To jest przepis na niezwykle smaczny makaron z sosem orzechowym i jest on naprawdę tani. Zestawienie kosztów podam na samym końcu. Wszystkie składniki znajdują się na liście. Najlepiej właśnie zacząć od ugotowania makaronu i zrób to zgodnie z przepisem na opakowaniu. W czasie, gdy makaron się gotuje, przygotuj sobie składniki. Płaską stroną noża nagnieć lekko czosnek, wtedy łatwiej zdejmiesz tą łupinę. Obierz też imbir, dobrze do tego sprawdza się zwykła łyżeczka. Zetrzyj go na tarce z drobnymi oczkami albo bardzo drobno posiekaj. Wrzuć to do miseczki i dodaj przyciśnięty przez praskę czosnek. Teraz dodaj pozostałe składniki, czyli cukier, olej sezamowy, masło orzechowe, sos sojowy i sos sriracha, albo sriracha, jak kto woli. Dokładnie wszystko wymieszaj. Przygotuj sobie jeszcze szczypiorek do posypania na końcu. Ja użyłam makaronu spaghetti, bo akurat taki miałam w domu, ale możesz też użyć innego makaronu, np. chow mein albo takiego zupek błyskawiczny. Na patelni podprasz lekko sezam. Do miseczki z tym sosem dolej trochę wody z gotowania makaronu, bo on jest dosyć gęsty. Wylej to wszystko na patelnię i w razie potrzeby dodaj jeszcze wody z gotowania makaronu, żeby miał odpowiednią konsystencję i gotuj go jakieś 2-3 minuty. Całość robi się tyle, ile trwa gotowanie makaronu, czyli jakieś 9-10 minut. Makaron wymieszaj z sosem, wyłóż na talerz i zajadaj. Smacznego!